Dzień dobry, witajcie na kanale MGSM.pl, a dzisiaj spotykam się z telefonem wyjątkowym. To Motorola Edge, telefon wyjątkowy dla Motorola. Wiele rzeczy pojawia się w nim po raz pierwszy w historii marki. Po raz pierwszy mamy zakrzywiony ekran z odświeżaniem 90 Hz. Po raz pierwszy mamy pełne 5G, nie w przyczepianym module, jak było kiedyś w Motorola w Moto Z, tylko już w telefonie. Kolejnym pierwszym razem jest interfejs MyUX, który debiutuje w tym modelu. I przede wszystkim jest to powrót Motorola w wyższe segmenty rynku smartfonów. Już nie średniak, tylko prawie że flagowiec, a niektórzy twierdzą, że po prostu flagowiec. Przyjrzyjmy się bliżej temu smartfonowi, jego wadom i zaletom. No i przede wszystkim odpowiedzmy sobie na proste pytanie. Czy warto go kupić? Zapraszam na recenzję. Zaczynamy oczywiście od obudowy, od powierzchowności smartfonu. Mnie urządzenie bardzo się podoba. Telefon jest szalenie efektowny, przykuwa wzrok, głównie za sprawą tego mocno zachodzącego na boki wyświetlacza. Ale ogólnie jest całkiem ładny. Tył też jest fajny, z wyraźnie zaakcentowanym jednym z obiektywów. To znak rozpoznawczy ostatnich modeli Motorola i faktycznie to się rzuca w oczy i wyróżnia Motorola na tle reszty smartfonów. Jeżeli chodzi o ergonomię, absolutnie nie mam się do czego przyczepić. Przyciski trafiają doskonale pod palec. Czytnik linii papilarnych również został położony w sensownym miejscu. Jest pod ekranem, o nim za chwilkę. Musicie jednak pamiętać, że jest to urządzenie dosyć duże. Zatem proponuję, zanim kupicie, idźcie do sklepu i przymierzcie się, czy ten telefon nie będzie dla Was przypadkiem zbyt duży. No i zbyt ciężki, bo w sumie swoje też waży. Jeśli chodzi o jakość wykonania, nie mam się absolutnie do czego przyczepić, a jedyne obawy wzbudza we mnie podatność tego wyświetlacza na stłuczenie. Przez to, że zachodzi on daleko na boki, niestety dosyć łatwo chyba jest go uszkodzić w razie upadku. W przypadku upadku nie uszkodzimy raczej natomiast tyłu, bo wiecie co? On jest tworzywa. I proszę nie krzywcie się, że plastik. Bo moim zdaniem plastik jest tu bardziej zaletą niż wadą. Jest lżejszy od szkła, nie tłucze się, a do tego wygląda jak szkło. Jest po prostu ładny. Niestety, w przypadku tego smartfonu tył jest błyszczący i dość łatwy do zarysowania. Żeby temu zapobiec, trzeba założyć silikonowy pokrowiec, który dostaniecie razem z telefonem. Wnętrze telefonu chroni powłoka hydrofobowa, ale proszę, nie mylcie jej z wodoszczelnością. To jest taka wodoodporność na wszelki wypadek, gdyby Was złapał deszcz, czy gdybyście przypadkiem zachrapali czymś telefon. Moim zdaniem wykonanie i stylizacja tego smartfonu zasługuje na najwyższą ocenę. Czy taką ocenę może również otrzymać wyświetlacz? Chyba tak, bo ekran jest naprawdę bardzo dobry. Okej, nie każdy lubi zakrzywione krawędzie. Zaraz powiecie, że to niewygodne, ale interfejs działa dobrze. Nie zdarza się, abyście przypadkiem coś włączyli po prostu trzymając telefon w dłoni. Zresztą sami widzicie, ja go trzymam za te brzegi i nic się nie dzieje. Ktoś może narzekać, że obraz na brzegu jest zdeformowany, że jest przebarwiony i tak dalej. Tekst zachodzi na boki, niewygodnie się czyta. A wiecie co, że jest w interfejsie specjalna opcja, która pozwala zawęzić pole tekstowe tylko do szerokości płaskiej części ekranu i wcale nie musi tekst wyłazić na boki? No można to zrobić i Motorola to zrobiła, bardzo dobry pomysł. A pomijając już te krzywizny, to ekran jest po prostu dobry. Wystarczająco jasny, daje się go obsługiwać słoneczne dni, tylko trochę te odblaski od tych brzegów nam będą przeszkadzać, ale powiedzmy, że obraz pozostaje czytelny. Poziom minimalny bardzo dobry, bardzo daleko schodzi w dół, prawie czarny ekran, w nocy bardzo komfortowy do czytania. Jest oczywiście tryb ochrony wzroku, jest też oczywiście ciemny tryb interfejsu, w sumie to jest oczywiste, ale zaznaczam, że jest. No i wreszcie mamy też możliwość dostosowania intensywności barw do naszych potrzeb i upodobań. Ekran ma również to, co obecnie modne. HDR10 i odświeżanie z częstotliwością 90 Hz. Faktycznie wygląda to dobrze, ale na co dzień można się przełączyć w 60 Hz, żeby nie drenować baterii, bo i to wystarczy do normalnego korzystania z telefonu, a 90 włączamy do grania, do oglądania filmów itd. No i jeszcze ten nieszczęsny otworek na przedni aparat. Tu jest dosyć niewielki. Moim zdaniem nie przeszkadza w użytkowaniu telefonu. Ja po jakimś czasie po prostu przestałem go w ogóle dostrzegać. Zatem kolejna wysoka ocena, tym razem za wyświetlacz, ale zaznaczam, te zagięcia nie każdemu przypadną do gustu i znów proponuję, abyście wypróbowali to, nim kupicie ten telefon. Na razie same zachwyty, ale niestety nie wszystko jest idealne.
Czytnik linii papilarnych strasznie mi irytuje, działa dosyć zawodnie, trzeba bardzo mocno przycisnąć palcem, żeby zadziałał, działa do tego wolno. Coś tu poszło nie tak, ten ekranowy czytnik nie jest dobry i raczej z niego na co dzień nie korzystałem, polegając na układzie rozpoznawania twarzy, takim prostym, opartym o obraz przedniego aparatu. Też nie jest najszybszy, bo znam szybsze, ale przynajmniej działa dosyć niezawodnie. To sobie pojeździłem po Motorolinie. To teraz może dla odmiany jakaś zaleta kolejna. Głośniki. Słuchajcie, w tym smartfonie są głośniki stereo. Jeden na dole, drugi ten słuchawkowy. Ten telefon gra bardzo dobrze. Naprawdę kawał fajnego brzmienia. Jest i trochę basu nawet. I słychać scenę stereo. I ten dźwięk jest czysty i do tego dosyć donośny. Dawno, przyznaję, nie spotkałem smartfonu, który by na własnych głośnikach grał aż tak dobrze jak ten. Bez problemu sobie można oglądać filmy, bez problemu można grać. No, muzykę też w sumie da się posłuchać, jak nie macie niczego lepszego pod ręką. W każdym razie nie pokaleczy to uszu. A jeszcze dodam, że w odwodzie mamy mini jacka. Jeśli chodzi o jakość połączeń, również dźwięk jest bardzo dobry, nie ma na co narzekać. Obsługa i dialera, i części, powiedzmy, SMS-owo-tekstowej również jest bezproblemowa, bo po prostu jest to rozwiązanie od Google i koniec. Żadnych udziwnień, prosto i rzeczowo. W smartfonie oczywiście nie brakuje też żadnego z interfejsów łączności. Jest nawet 5G i to, którego można używać u nas w sieci Plus. Jest oczywiście NFC i wszystko działa naprawdę bezproblemowo. GPS jest w porządku, współpraca z akcesoriami Bluetooth również bezproblemowa, Wi-Fi także bez problemu, nie ma na co narzekać. W oprogramowaniu telefonu znajdziecie też prosty equalizer, znajdziecie również radio FM, natomiast dyktafon, co dziwne, trzeba sobie doinstalować samemu. Jak już wspomniałem, w smartfonie tym debiutuje nowy interfejs Motorola MyUX. W ogromnym uproszczeniu to po prostu czysty Android z paroma dodatkami od Motorola. Mamy tu chociażby słynne gesty włączania latarki poprzez potrząśnięcie telefonem, czy włączenia aparatu fotograficznego poprzez przekręcenie telefonu. To dodatki może trochę zabawne, ale naprawdę praktyczne i użyteczne. Charakterystyczną cechą tego interfejsu jest brak śmieciowych aplikacji, ale to już w Motorola mieliśmy, prawie od zawsze. A co mamy nowego? Pojawiły się, słuchajcie, opcje personalizacji interfejsu. Teraz możemy zmienić siatkę oraz kształt ikon na ekranie, a także krój czcionki. Możemy również wybrać wiodący kolor motywu oraz oczywiście tapetę. Do tego jeszcze animację czytnika linii papilarnych. Niby nie dużo, ale więcej niż dotąd. Wśród Moto dodatków nie zabrakło również uważnego ekranu, czyli podtrzymywania podświetlenia tak długo, jak patrzymy na telefon, albo rozbudowanych opcji związanych z wykonywaniem zrzutów ekranu. Są też oczywiste składniki systemu, jak wspomniany już wcześniej tryb ciemny, czy choćby nawigacja po interfejsie za pomocą pełnoekranowych gestów. Mamy tutaj też specyficzny Always On Display, by się pokazał, musimy unieść telefon. Ale na szczęście zaprezentuje nam i zegar, i powiadomienia, a to jest o tyle ważne, że smartfon ten nie ma diody powiadomień. Zagięte brzegi wyświetlacza poza poprawą wyglądu powinny wnosić też coś praktycznego. No i na szczęście w Motorola o tym nie zapomniano. Z boku dodano wysuwany zasobnik ze skrótami do najczęściej używanych przez nas aplikacji czy kontaktów. Przypomina to nieco rozwiązanie stosowane na zagiętych ekranach Samsunga, ale tu mam jeszcze możliwość wyświetlenia na boku ekranu linijki, czy wspomnianą już wcześniej możliwość dostosowania sposobu wyświetlania niektórych aplikacji, chociażby tekstu, na zagiętych krawędziach ekranu. Ponadto na zagiętym brzegu wyświetlacza w niektórych grach mogą pojawić się dodatkowe wirtualne przyciski. Gracze z pewnością to docenią. Ostatnim z elementów, który czyni zagięty ekran użyteczniejszym, jest podświetlenie krawędziowe. Rozbłysk brzegów ekranu również w pewnym stopniu rekompensuje brak diody powiadomień. Interfejs Motorola zawsze ceniłem za prostotę i brak udziwnień i brak śmieci. I nadal tak jest, bo to co przybyło jest nieinwazyjne, a pozwala trochę przystosować telefon do naszych upodobań. Jak to wszystko pracuje? Na wstępie wspominałem, że to jest prawie flagowiec. Wiecie dlaczego? Bo nie jest tu zastosowany najmocniejszy z procesorów Qualcomma, ale Snapdragon 765G. Układ ten ma do towarzystwa 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB pamięci na dane. Wszystko to działa naprawdę płynnie. Bez problemu sobie zagramy Fortnite'a, czy Asfalta, czy Real Racing. Te gry chodzą naprawdę bardzo dobrze. Cały telefon po prostu działa świetnie, tyle że nie poszpanujemy cyferkami w benchmarkach. A skoro już wspomniałem o grach, to dodam, że mamy tutaj specjalne menu dla graczy,
które pozwala chociażby ograniczyć przeszkadzajki w rodzaju powiadomień, wyłączyć niektóre gesty, a z kolei włączyć i skonfigurować wspomniane wcześniej dodatkowe przyciski w górze ekranu. Miejsca na pliki chyba nam nie braknie, bo poza tym, że mamy dosyć przyzwoite, chociaż nierewelacyjne w tej klasie 128 GB pamięci, to jeszcze możemy rozbudować tą pamięć za pomocą karty microSD. Niestety w hybrydowym slocie, czyli na zmianę z korzystaniem z Dual SIM, a slot znajdziemy na górnej ściance telefonu. A jak wypada bateria Motorola Edge? No wypada zupełnie przyzwoicie. Ma pojemność 4000 mAh i w praktyce spokojnie wystarcza na 2 dni użytkowania telefonu. Jak się postaramy, to może nawet 3, ale osobiście raczej bym się trzymał tego dwudniowego działania. Naturalnie możecie baterię rozładować szybciej. A jak szybko ją naładujecie? Z dołączonym zasilaczem, no niestety ładowanie potrwa ponad 2 godziny. Moc ładowania to 18 W i wydaje mi się, że w tej klasie to mogłoby być już odrobinę lepiej, odrobinę szybciej. I wcale nie obraziłbym się, gdyby producent dołożył też ładowanie indukcyjne. To mamy niestety w wyższym modelu w Motorola Edge Plus, która u nas nie jest oferowana. No i dojechaliśmy do fotografii. Co oferuje Motorola Edge w tym zakresie? Z przodu mamy 25-megapikselowy aparat do selfie z przysłoną 2.0. Z tyłu z kolei mamy fajny, bo uniwersalny zestaw fotograficzny. Główny aparat 64 mega, do tego szerokokątny, do tego tele. Dokładniej, główny moduł ma przysłonę 1.8, aparat szerokokątny ma 16 megapikseli, pole widzenia 117 stopni i przysłonę 2.2, a aparat tele daje dwukrotne zbliżenie, ma matrycę 8 megapikseli i przysłonę 2.4. A wszystko to jeszcze uzupełnia czujnik Time of Flight do rozmywania tła. Zapowiada się to nieziemsko, ale w rzeczywistości to jest tak bardziej przyziemnie. Po prostu jak w wielu smartfonach. W dzień znakomicie, w nocy gorzej. Ale po kolei. Zdjęcia dzienne, bez względu na to, którym obiektywem je zrobimy, wyjdą po prostu dobrze. W zasadzie nie ma na co narzekać, chociaż miłośnicy mocno nasyconych barw będą tutaj marudzić, że kolory są blade. Ja bym powiedział, że są po prostu bliższe tym, jakie widzimy w naturze. Co ciekawe, robiąc zdjęcia aparatem szerokokątnym, zauważymy, że rejestruje on kolory nieco inaczej, bardziej ocieplone. Zatem co kto lubi. Z kolei w przypadku aparatu z teleobiektywem trzeba uważać na interpolację, bo albo godzimy się na lekkie wygładzenie obrazu wskutek interpolacji do 16 mega, albo musimy skorzystać z trybu manualnego i wymusić fotografowanie w natywnej rozdzielczości. Wtedy uzyskamy po prostu nieco lepszą ostrość. Ogólnie oceniając, naprawdę nie ma na co narzekać. Ponarzekamy za to w nocy. Wtedy ani odwzorowanie detali, ani barw nie będą takie, jakiego oczekujemy od niemal flagowego smartfonu. Co gorsza, Motorola Edge nie ma stabilizacji optycznej, a tryb nocny też w sumie nie zawsze się sprawdza. Bywa, że jedynie dokłada szumów, ale bywa też, szczególnie w fotografii miejskiej, że po prostu czyni cuda, niwelując prześwietlenia od latarni. Oczywiście mamy też tutaj jeszcze tryb manualny i zachęcam do eksperymentowania z nim, bo przy odrobinie zaangażowania zdjęcia nocne też mogą w sumie całkiem przyzwoicie wyjść, tylko wtedy trzeba korzystać z głównego obiektywu, no i statywu. Polecam również robienie zdjęć makro tym smartfonem. Chyba po prostu Motorola skończyły się dwumegowe matryce, bo tutaj do makro wykorzystywany jest ten zdecydowanie lepszy, bo szerokokątny moduł. Dzięki temu możemy być pewni, że fotka będzie naprawdę dobra, bylebyśmy zapewnili dobre światło. Realny dystans robienia zdjęć to około 5 cm, tylko musimy uważać, żeby nie przysłonić aparatem oświetlenia fotografowanego przedmiotu. To zdecydowanie lepsze niż dodatkowa dwumegówka do makro. Polecam. Nie polecam natomiast aparatu do selfie. Niby wygląda wszystko dobrze, przynajmniej do czasu, kiedy fotografujemy nim martwą naturę, no ale nie po to jest aparat do selfie. Fotografowanie samych siebie polecam wyłącznie osobom o bladej karnacji, bo wiecie co? Aparat zaczerwienia. Po prostu na każdym zdjęciu wyglądamy jak przysłowiowy burak. No a na żywo jednak wyglądamy inaczej, zapewniam. Co gorsza, efekt ten jest widoczny bez względu na to, na jakim tle się fotografujemy, jak jesteśmy ubrani i jak jesteśmy oświetleni. Zawsze wyjdziemy zaczerwienieni. Generalnie selfiaki z tego telefonu w zasadzie raczej nie nadają się do szerszej publikacji. No ja musiałem Wam je pokazać z obowiązku, żebyście widzieli, o co chodzi. Dobrze wypada natomiast cyfrowe upiększanie, no i wracając do tylnego aparatu, również niezłe jest rozmywanie tła. Panoramowanie również w porządku, podobnie jak opcja koloru spotowego, czyli podkreślanie tylko jednego koloru na zdjęciu.
Jest też opcja przeklejania pierwszoplanowych obiektów, czyli domyśle portretowanych osób na inne tła. Natomiast niepokoi mnie dziwne działanie układu autofokusa. Ostrość jest w sumie ustawiana dosyć szybko i dosyć poprawnie, ale w ciemności telefon się gubi, próbuje dosyć długo złapać tą ostrość, a i czasem w dzień też ta ostrość trochę wariuje. W przypadku zdjęć nam to nie dokuczy, bo generalnie jak już zrobimy zdjęcie, to ta ostrość jest utrzymana, ale kiedy chwilę podtrzymamy telefon z włączonym aparatem, zobaczymy, że on za jakiś czas próbuje złapać tą ostrość, obraz się rozmywa, wyostrza, rozmywa, wyostrza. Jak naciśniemy spust, to oczywiście wszystko będzie ok, wyostrzy się, natomiast ten autofokus dziwnie działa, co dokuczy, szczególnie przy filmowaniu, bo podczas nagrywania filmów zachowuje się on dokładnie w ten sam sposób. Rozjeżdża nam co chwilę ostrość, a co za tym idzie, ekspozycja też się trochę rozjeżdża. No i w ogóle filmy są takie sobie, bo i zaburzenia płynności też tam zauważymy. Na pocieszenie pozostaje nam przyzwoicie nagrywany dźwięk. Kilka przykładowych filmów znajdziecie na tym kanale. Interfejs aparatu jest natomiast dobry, dosyć prosty, dosyć przejrzysty, chociaż przydałoby się, żeby niektóre tryby dało się wyrzucić na główny ekran, bo w tej chwili mamy tam tylko przełącznik foto-wideo oraz ostatnio używany tryb. Mimo to interfejs mi się podoba, jest wygodny. Jak zatem oceniam powrót Motorola do wyższego segmentu rynku? Niejednoznacznie. Przy całej mojej sympatii do marki nie potrafię polecić Wam tego telefonu bez zastrzeżeń. Za jego najgorszy element uważam czytnik linii papilarnej. Ale jest też sporo zalet. Najwyższych lotów stylizacja. Doskonałe głośniki. No i ogólnie bardzo dobre sprawowanie się w roli narzędzia komunikacji. Wyświetlacz też jest dobry. Nie każdy lubi krawędzie, ale na szczęście Motorola sprytnie je ograła, dodając kilka praktycznych elementów wykorzystujących to zagięcie ekranu, poza oczywiście kwestią wizualną. Wydajność i akumulator również są niezłe, chociaż przydałoby się trochę szybsze ładowanie, niehybrydowe gniazdo kart i może ładowanie indukcyjne. Na brak wodoszczelności jakoś strasznie narzekać nie będę, chociaż fajnie by było, gdyby była. To samo jeżeli chodzi o diodę powiadomień. Również niektórym użytkownikom może przeszkadzać jej brak, a nie każdy lubi always on display. Jakość zdjęć również w zasadzie nie daje powodów do krytyki, natomiast jakość filmów zdecydowanie należałoby poprawić razem z działaniem autofokusa. No i te nieszczęsne selfiaki, czerwone buraczki. No cóż, nie każdy lubi się czerwienić na każdym zdjęciu. Plastikowy tył, tak jak wspomniałem, dla mnie wadą nie jest, a czy jest dla Was, to już sami ocencie. Ja tylko przypomnę, że w komplecie jest pokrowiec. Ci, którzy cenili Motorola za surowego Androida, nie muszą się bać nowego interfejsu, bo tak naprawdę to nadal jest czysty Android, tyle że z paroma fajnymi dodatkami, które wcale nie uprzykrzają korzystania z interfejsu smartfona. No i na koniec jeszcze zaleta w postaci mini jacka i drobne zastrzeżenie, a w zasadzie obawy o podatność tego zagiętego wyświetlacza na stłuczenie w razie upadku. Sumarycznie jest tak trochę średnio. Gdyby to był średniak, to oceniłbym go bardzo wysoko, ale ten telefon aspiruje wyżej. Kosztuje prawie 3000 zł bez złotówki. I przy takiej cenie niestety mnie nie przekonał. Oczywiście fani Motorola nadal mogą rozważać jego zakup, a ja wróciłbym do tego tematu, czyli do rozważania zakupu Motorola Edge, kiedy cena trochę spadnie albo kiedy operator zaproponuje nam go taniej. I na tym kończę moją przygodę z Motorola Edge, którą naznaczył denerwujący czytnik linii papilarnych, zaczerwienione selfiaki i rwane filmy. I szkoda, bo było naprawdę, naprawdę bardzo blisko, bo telefon ten ma również bardzo wiele zalet. No niestety te elementy, które wspomniałem, przeważyły na mojej ocenie. Mimo wszystko dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć.